siostry i bracia. Żyjemy w czasach, które ogłaszają za jedną z najwyższych wartości absolutną wolność i możliwość robienia tego, na co się ma ochotę. Czy jednak rzeczywiście na tym polega wolność? Czy na tym, aby robić wszystko, na co mam ochotę? Co z taką wolnością zrobi człowiek? Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze święto i motyw, jaki przewodzi dzisiejszej niedzieli, ukazują nam zupełnie inny model, z którego wypływa pewne podporządkowanie. Oto Jezus w Ewangelii maluje przed nami obraz owczarni. Mówi o sobie: ja jestem dobrym pasterzem. Mówi przy tym także, jaki jest, że on jako dobry pasterz jest zdolny do wielkiego poświęcenia. Jest związany z owcami do tego stopnia, że jest w stanie oddać za nie własne życie. Nie jest tym, który owce hoduje dla zysku. Nie jest tym, który zabija owce, ale on jest takim pasterzem, który oddaje za owce swoje życie. Świadkami prawdziwości tego zapewnienia jesteśmy i my, bo my już znamy kolejne rozdziały Ewangelii według świętego Jana. Wiemy, że te słowa o pasterzu, który oddaje życie za swoje owce, znajdą wypełnienie w rozdziale 19 tej samej Ewangelii, gdzie opisana jest śmierć Jezusa na drzewie krzyża. Tam On, dobry pasterz, oddał życie za owce. On, dobry pasterz, został zabity jak baranek. A więc widać w tych słowach, że On mówi prawdę. Jezus mówi, że dobry pasterz zna swoje owce i one go znają. I tu słowa Jezusa nie są rzucone na wiatr. Jezus świetnie zna serce człowieka. Znał i wiedział, co jest w sercach tłumów, które go słuchały. Znał i wiedział, co jest w sercach osób, które spotkał na swojej drodze. Chociażby serce Samarytanki, którą spotkał u studni Jakuba. Znał i wiedział, co było w sercach ludzi mu najbliższych, gdy zadał pytanie: co za myśli nurtują w sercach waszych? Czyż nie znał już odpowiedzi? I w wielu innych momentach widział to, co dzieje się w sercu człowieka, chociażby Judasza i to, co w sercu Piotra, gdy ten zapewniał o swojej lojalności. Zapewne długo brzmiały jeszcze w uszach Piotra słowa: nim kogut zabije, ty 3 razy się mnie wyprzesz. Czymże to jest, jeśli nie dogłębnym poznaniem człowieka, jego natury, grzesznych skłonności, prawdziwych intencji i możliwości? Widzimy, że Jezus, dobry pasterz, zna nas doskonale i chce być naszym pasterzem. On, znając owce, znając nas, wiedząc o naszych słabościach, On nas nie odrzuca, wręcz przeciwnie, chce nas prowadzić, chce nam pokazywać właściwą drogę, jak pasterz, który rzeczywiście dba o swoje owce. Może warto by zapytać Jezusa, kim jesteśmy, niż samemu szukać odpowiedzi na to pytanie. Jezus zna serce człowieka. Wie, jakie są potrzeby i problemy uczniów po zmartwychwstaniu, chociażby wtedy, gdy spotka się z nimi w drodze do Emaus. Pyta ich wtedy: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? I gdy wszystko opowiadają, On, znając to, co jest w ich sercach, stawia diagnozę: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Mówi to, bo zna ich, bo On jest dobrym pasterzem.
Dowiadujemy się z dzisiejszej Ewangelii, że dobry pasterz jest tym, który trwa przy owcach, przeciwnie do najemnika i tego, kto pasterzem nie jest. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. A dobry pasterz nie opuszcza owiec. Jest ciągle obecny przy nich. I w tej chwili inaczej wybrzmiewają słowa Jezusa, które są również tego potwierdzeniem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus chce być z nami przez wszystkie dni. W tej parafii, w tej wspólnocie w sposób szczególny jest już obecny od 97 lat. I ufamy, że będzie dalej obecny tutaj, aż do skończenia świata. Nie wiemy, czy ta wspólnota parafialna będzie miała okazję obchodzić 200, 300, nie wiem, urodziny. Myślę, do tych 100 lat to pewno dożyjemy. Za 3 lata. Ale ważne, wierzyć w to zapewnienie. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. On jest dobrym pasterzem. Tym, który pokonał śmierć, piekło i szatana. Tym, który wyzwolił owce spod tej samej władzy śmierci, piekła i szatana. Nie mamy już wątpliwości co do tożsamości Jezusa. Rozpoznajemy, wiemy, wierzymy, mamy o tym przekonanie, tym bardziej ta wspólnota parafialna, że rzeczywiście Jezus to jest dobrym pasterzem. Ale czy my możemy się utożsamić z Jego owcami, z Jego owczarnią? Czy ta wspólnota parafialna chce być prawdziwą owczarnią Jezusa? Owczarnią tego dobrego pasterza, który tutaj jest z nami codziennie w Eucharystii. Dziś niemodne jest mówienie o posłuszeństwie, postępowaniu według dobrych wzorów, ukazywanie relacji pasterz-owca jako ideału do naśladowania. Człowiek w imię tak rozumianej wolności odrzuca posłuszeństwo Bogu i staje się niewolnikiem, wraca znów pod władzę piekła, śmierci i szatana, które niestety często proponowane nam są w pięknym opakowaniu idei płynących z internetu, rozmaitych kont influencerów, telewizora czy gazety. Idei bardzo przewrotnie ukrywających fakt, że w imię wolności stajemy się niewolnikami najemników, którym zależy tylko na ostrzyżeniu owiec. I problem ten może wydawać nam się zupełnie abstrakcyjny, ale gdy głębiej przeanalizujemy to, co dzieje się w mediach społecznościowych, właśnie na kontach influencerów i sięgniemy nawet do definicji tego słowa, zobaczymy, że w świecie mediów są to osoby wpływowe, które dzięki swojemu zasięgowi są w stanie oddziaływać na ludzi, a ich głównym zadaniem jest zmusić człowieka do tego, aby kupował. Bowiem u podstaw tego wszystkiego leży czysty marketing. Człowiekowi wydaje się wtedy, że jest kimś, kiedy posiada właśnie te rzeczy. I aby ciągle być kimś, musi ciągle mieć to, co oni. I tak staje się człowiek zakładnikiem ułudy. Różne rzeczy w cudzysłowie kupujemy od świata. Nie tylko dobra materialne, które czasami są nam potrzebne, ale idee, pomysły na życie, projekty życia. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że człowiek, szczególnie młody, podda się temu i stanie się jak owca pod władaniem złego wilka czy najemnika. Może się okazać, że wybraliśmy właśnie takie zwierzchnictwo,
zamiast dobrego pasterza. I tak naprawdę każdy nasz grzech, każda sytuacja odejścia od Pana Boga jest takim odejściem od dobrego pasterza. Ale ten dobry pasterz czeka na nas i możemy do Niego zawsze wracać. Jeśli wierzymy, że Jezus naprawdę jest dobrym pasterzem, to Jego musimy się trzymać, do Niego musimy wracać, do Niego musimy powracać. Blisko Niego nic nam nie grozi. On nas uchroni. Cokolwiek by się nie działo, jeśli my nie uciekniemy, On będzie przy nas. To owca oddala się od pasterza, a nie pasterz od owcy. On będzie przy nas. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niebezpieczeństw jest wiele, dlatego nieustannie potrzebujemy weryfikacji i odpowiedzi na pytania. Za kim naprawdę idę? Kto jest moim pasterzem? Kogo słucham? Kogo chcę słuchać? Kogo wybieram na mojego pasterza? Powiedzcie sami, czy można inaczej wybrać, gdy ma się w pamięci słowa psalmu 23? Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Amen.